ja zdążyłem jeszcze przeprowadzić taki sam eksperyment jak w Gilowicach. Zaczęliśmy od projektów oczywiście eksperymentalnych. Na kopalni Wesoła, w KHW dawnym, w kompanii w katowickim holdingu węglowym, który wyszedł nam nie do końca wtedy, dlatego że metodę zastosowano tą samą, parę otworów, szczelinowanie z użyciem slick wody z dodatkami i też w pokładzie 510, czyli na podobnej głębokości, co w obszarze obecnie eksperymentu na Gilowicach. Z tym, że tam mieliśmy awarię sprzętu i zabiegi szczelinowania nie wyszły wszystkie w takiej ilości i z takim efektem, jak planowaliśmy. Nie dało się to przeprowadzić, skończył się budżet. W związku z tym trzeba go było po dwóch tak zwanych stage'ach szczelinowania, trzeba było projekt zamknąć. Natomiast wyniki były dosyć obiecujące, ale zbyt krótko trwał okres testowy, jeżeli w ogóle o nim można mówić, żeby cokolwiek porównać. Powtórka była dopiero tego eksperymentu już z bagażem doświadczeń, które mieliśmy z Wesołej, dopiero na Gilowicach, 3 lata później de facto. I tutaj wyniki są niesłychanie obiecujące, to komentowaliśmy wcześniej. Mamy około 5000 metrów sześciennych czystego metanu na dobę, ustabilizowanego strumienia po 9 miesiącach pompowania, także zdecydowanie koniecznie wręcz trzeba projekt kontynuować. Zaczynamy i nazwaliśmy go geometan, zaprojektowaliśmy go w sąsiedztwie wszystkich trzech spółek węglowych, Jastrzębia, PGG i dawnego PKW, czyli obecnie Tauronu, wydobycie. Komfort polega na tym, że wszystkie praktycznie kopalnie są na wysokim stopniu zagrożenia metanowego, co oznacza, że ilość metanu, która jest w kopalniach, jest bardzo duża. My to oczywiście oceniamy trochę inaczej, bo kwalifikujemy, odpowiednio kategoryzujemy i będziemy szli w miejscach, które są najbardziej zametanowane, a co oznacza, stwarzają największe zagrożenie, najbardziej spowalniają roboty dołowe i najwięcej emitują emisji i najwięcej emitują metanu do powietrza. Wszystkie te trzy czynniki są, jak wiadomo, podstawą do programu geometan. Przed nami teraz jest etap właśnie dokładnej selekcji miejsc, w których będziemy prowadzić wiercenia. Oczywiście dobór metod, bo nie wszędzie będziemy stosować te same płyny szczelinujące. I ruszamy bez czekania na dalszy rozwój sytuacji. Te testy, które wykonaliśmy na Gilowicach, są absolutnie wystarczające do tego, żeby projekt miał rokował spełnienie swoich aż 3 celów, które nam chodzi. Ponieważ jest teraz zima, więc nie będziemy, to są prace kameralne, a od marca wchodzimy na wierce, z powrotem na koncesję Międzyrzeczy, czyli w okolicach Gilowic do wierceń. W międzyczasie kończymy jeszcze zdjęcia geofizyczne w wybranych miejscach, po to, żeby mieć dobre rozpoznanie i dobrze projektować i konstrukcję otworów i cały zakres badań. Program przewidziany jest, ten główny etap przewidziany jest na aż 3 lata, więc zaczynamy go de facto teraz, na początku 2018, on potrwa do 2021, ta główna faza demonstracyjna, która ma udowodnić, że jesteśmy, że możemy niemalże kopalnię węgla, przepraszam, kopalnię metanu w samym środku Śląska, proszę Państwa. Metan jest wielkim bogactwem Śląska, zupełnie niewykorzystanym do tej pory i myślę, że to jest moment, w którym trzeba to jasno powiedzieć. Po pierwsze, a po drugie, czy prędzej spróbować skończyć. Trzeba korzystać z metanu, który na Śląsku jest i będzie i było zawsze.